Wszystko wskazuje na to, że nad białoborską stadniną koni wreszcie zaświeci słońce. Podczas wczorajszej konferencji prasowej przybyły do naszego regionu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział reaktywowanie niegdysiejszej wizytówki Białego Boru. Na rewitalizację obiektu rząd zamierza przeznaczyć 15 milionów złotych. Znamy już nawet wstępny harmonogram prac. Po pierwsze, chcemy wyszacować potrzebne nakłady, zrobić projekty, inwentaryzację tego, co jest potrzeba zrobić. To chcemy zrobić już tam do czerwca, ale przez najbliższe miesiące również po ogłoszonym przetargu dokonać rewitalizacji całego obiektu. Nie trzeba nikogo chyba przekonywać, iż obiekt wymaga gruntownej modernizacji. Odnowienie stadniny może się okazać ogromną szansą dla lokalnej społeczności. Podkreślał to obecny na spotkaniu z mediami wicewojewoda zachodniopomorski. Rewitalizacja tego środka przyczyni się do rozwoju turystycznego, nie tylko Białego Boru, ale i całego powiatu szczecinęckiego, bo przecież turystyka dla powiatu szczecinęckiego jest niezwykle istotna. Przełoży się to również na wzrost gospodarczy, na to, że będziemy mogli tutaj mieć wyższe dochody z turystyki. O rewitalizacji stadniny mówiono w przeszłości już wielokrotnie, tym razem jednak wszystko ma nie tylko ruszyć, ale i zostać doprowadzone do szczęśliwego końca. Zadanie odnowy obiektu powierzono lokalnemu oddziałowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a całość prac budowlanych ma zostać zakończona do przyszłorocznych wakacji. Pomimo tego, że do tej pory brakowało konkretów, to te konkrety dziś są. Jest determinacja pani minister Golińskiej, która wielokrotnie zabiegała o to i bardzo się cieszę, że są konkrety, które pozwolą dać nadzieję temu miejscu na to, co tutaj powinno być. Nie pozostaje nam nic innego, jak ścisnąć mocno kciuki za powodzenie przedsięwzięcia. Zapału i chęci do działania włodarzom odmówić nie możemy. Krótko, zwięźle, na temat konkretnie. Ja jestem do tego przyzwyczajona, bo miałam tą przyjemność być rozliczana ze swoich działań przez pana premiera. I tak to właśnie funkcjonuje. Mało słów, ale dużo treści, dużo konkretów. Szczecineska parlamentarzystka w swoim ekspresowym przemówieniu podziękowała byłemu szefowi KOWR-u Krzysztofowi Nieckarzowi, który był jednym z inicjatorów reaktywacji stadniny. Warto na koniec dodać, że po zakończeniu prac w ośrodku niewykluczone jest założenie spółki, która nim będzie zarządzać i do której przystąpić mogłyby m.in. lokalne samorządy.